Drodzy czciciele Bożego Miłosierdzia, kończy się wyjątkowy rok dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. W tym roku przeżywaliśmy 20-lecie zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Niejako podsumowując te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce tu w Sanktuarium i na całym świecie, organizujemy konferencję naukową Akt Zawierzenia Świata – Znaczenie i Perspektywy. Pierwszą część tego tematu wyznaczył niejako papież Franciszek podczas modlitwy na Anioł Pański 14 sierpnia, gdy tutaj w Bazylice Bożego Miłosierdzia odbywały się główne uroczystości rocznicowe. Ojciec Święty, pozdrawiając wiernych, mówił, że dziś bardziej niż kiedykolwiek dotąd widzimy znaczenie tego gestu, który pragniemy odnowić w modlitwie i przez świadectwo życia. Miłosierdzie jest drogą zbawienia dla każdego z nas i dla całego świata. Temu będzie służyć ta konferencja, aby podsumować to wszystko, co się wydarzyło i wyznaczyć kierunki dalszego działania. Przybędą jako prelegenci nasi goście i z Rzymu, i z Warszawy, i z Krakowa. Konferencja jest organizowana pod patronatem naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Współorganizatorem tej konferencji jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Patronat honorowy nad konferencją objęli arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Serdecznie więc zapraszamy wszystkich. Najbliższa sobota, 26 dzień listopada o godzinie 10 w auli świętego Jana Pawła II rozpoczną się wykłady. W drugiej części zastanowimy się wspólnie nad kierunkami duszpasterstwa, które może wyznaczyć Boże Miłosierdzie i orędzie o Bożym Miłosierdziu i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Potem o godzinie 15 modlitwa w godzinie miłosierdzia, na którą zapraszamy wszystkich uczestników. Msza święta o 15:20 pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. A po mszy świętej w holu dolnej bazyliki pragniemy otworzyć wystawę fotograficzną Miłosierdzie nadzieją dla świata. Te słowa towarzyszyły rocznemu przygotowaniu do tych wszystkich wydarzeń związanych z jubileuszem 20-lecia. Chcemy teraz na 20 planszach ukazać światowy odzew tego naszego zaproszenia do wspólnego przeżywania 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Będziemy mogli się zapoznać z różnymi miejscami na całym świecie, z sanktuariami Bożego Miłosierdzia, z miejscami kultu Bożego Miłosierdzia, które włączyły się w naszą wspólną modlitwę dziękczynną i modlitwę prośby związaną właśnie z tekstem aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w najbliższą sobotę, 26 listopada, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia tu w Krakowie Łagiewnikach.